Cześć wszystkim. Jak doskonale widzicie, znajdujemy się aktualnie w niezależnym studiu, niezależnej telewizji Kibica Korony, czyli Siejo TV. Co ja w ogóle tutaj robię, o co w ogóle z tym Siejo TV chodzi, dlaczego takie zmiany, dlaczego nie ma Korona TV i nie ma tych filmów. Chciałem właśnie to wyjaśnić. To co prawda miał być jeden z pierwszych filmów, tak naprawdę drugi film po moim, w cudzysłowie, pożegnaniu przez kibiców, jaki miał być opublikowany na tym kanale, ale jak to z planami bywa, jeśli jeszcze zwłaszcza ma się duży natłok pracy, no te plany czasami nie są w stanie wypalić. Dlatego dopiero teraz tak organizacyjnie takie pierwsze wideo vlogowe, tutaj pierwszy vlog, bo to jest tych, który chciałbym jakby kontynuować, ale o tym za chwilę. Zatem organizacyjnie. Siejo TV to telewizja, która no, jakby powstała dzień po, tak naprawdę minutę po tym, jak zakończyła się moja współpraca z klubem Korona SA, czyli 31 lipca bodajże. No, musiałem jakby czasowo zawiesić kanał, który prowadziłem. Wszystkie filmy, które tam zostały wrzucone, powodów tej decyzji nie mogę w tym momencie podać. Mam nadzieję, że będzie mi to dane w najbliższej przyszłości. Natomiast na razie mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle. I generalnie, skoro moja przygoda jakby tutaj z klubem Korona się zakończyła, to mój wstępny plan był taki, że jakby zamykam ten rozdział i no i jakby zajmuję się nowymi wyzwaniami. Wyjeżdżam do Warszawy, co oczywiście dalej jest aktualne. No ale wasze jakby wspaniałe pożegnanie kibiców, piłkarzy, ten szpaler, w ogóle ten puchar i tak dalej, i tak dalej. No to było tak wspaniałe, że w sumie wtedy doszło do mnie i jakby zrozumiałem, że no to tylko i wyłącznie klub zrezygnował z moich usług, a ja kibicem jestem zawsze, będę tym kibicem Korony zawsze. I w sumie szkoda byłoby zaprzepaścić wszystko to, co do tej pory udało mi się gdzieś tu zgromadzić, to na co tyle lat jakby pracowałem, bo no część kibiców oczywiście kojarzy mnie tylko z Korona TV, natomiast wielu z was na pewno pamięta jeszcze moje wcześniejsze czasy tej działalności, nazwijmy to medialnej, bo ja pierwsze jakieś tam medialne, powiedzmy, takie rzeczy zacząłem robić w 2007 roku. To jeszcze było za czasów Korona Kielce.net, była taka strona internetowa. Razem z chłopakami gdzieś tam ją prowadziliśmy. Na pewno wspaniały moment, wszystko robione wolontaryjnie, z czystej pasji. Wiele się wtedy nauczyłem, pierwsze wywiady, pierwsze artykuły. Pamiętam wywiad z Pawłem Golańskim, czytany z kartki, byłem zestresowany. No, byłem po prostu gówniarzem, krótko mówiąc. Ale na pewno wiele wyniosłem z tamtych czasów. Pierwszy też nagrany film z dopingu. I tak to się zaczęło kręcić. Następnie była fuzja ze stroną MKS Korona Kielce.net. Kolejne nowe kontakty, nowe doświadczenia, jakby zbliżenie się do środowiska tego kibiców. Aż w 2011 roku właśnie otrzymałem tą ofertę, propozycję współpracy przy Korona TV. Wspaniały okres, który trwał do właśnie 2019 roku, do końca lipca. I tak powstała Siejo TV. Uznałem po prostu, że szkoda zaprzepaścić tego wszystkiego, co jakby zgromadziłem przez ten czas, ten cały kapitał, te wszystkie filmy od 2007 roku, wszystkie jakby kontakty, znajomości, wiedzę o Koronie Kielce, którą uważam, jakąś tam mam. Dlatego uznałem, że w wolnym czasie będę po prostu prowadził taką telewizję tworzoną przeze mnie. Potrafię nagrać, potrafię zmontować, potrafię zadać pytanie. Uznałem, że może to być ciekawe dla was, dla kibiców, taki format. Stąd też tu jestem, stąd też właśnie opowiadam o tym, co dalej. Jakieś tam pierwsze próbki tego, co możecie zobaczyć na tym kanale, już widzieliście, choćby te vlogerskie kulisy. To jest format na pewno, w który będę celował. Drugim formatem jest vlog, który oglądacie, to jest jakby pierwszy odcinek. Będę chciał komentować otaczającą nas rzeczywistość tutaj w Koronie Kielce, zwłaszcza jeśli wyprowadzę się na stałe już do Warszawy, bo troszkę mi się to opóźnia ze względów, powiedzmy, wynajmu lokalu, ale generalnie jestem na to zdecydowany, więc wiem, że mogę rzadziej bywać w Kielcach, dlatego też będę nawet częściej komentował z Warszawy to, co się dzieje. Uważam, że taki format jest w tym momencie bardzo popularny, choćby wideo, blogi Michała Pola, Tomasza Ciąkały,
mógłbym wymieniać. Są to jakby rzeczy, materiały, które cieszą się zainteresowaniem. Uważam, że jest to taka nisza tutaj w naszym kieleckim środowisku, której nie ma i którą mogę gdzieś tam sobie wypełnić po tej drugiej stronie kamery. Mam nadzieję, że to się Wam wszystko spodoba. Taka rola, powiedzmy, czwartej władzy, tak? Bo uważam, że okej, funkcjonowanie klubu to jedno, ale też ta opinia publiczna, kibice, dziennikarze cały czas powinni spoglądać na ręce, na to, co się dzieje w klubie. I tak naprawdę taka jest moja rola. Oczywiście, jeśli są rzeczy, za które należy pochwalić, to będę chwalił. Tak jak to miałem w zwyczaju w sumie robić przez większość tej działalności w Corona TV, ale jeśli będą rzeczy, za które trzeba będzie skrytykować, no to będę po prostu krytykował. Nie ukrywam, że sprawia mi to olbrzymią frajdę, robienie takiej telewizji, bo mogę robić rzeczy, na które nie mogłem sobie pozwolić przez te ostatnie lata, a które robiłem kiedyś, tylko że teraz mam dużo większe doświadczenie. Sama jakby możliwość zadawania pytań na konferencjach, czy po prostu rozmowa z kibicami, rozmowa jakby nie tylko tworzenie pozytywnego PR-u, ale po prostu komentowanie rzeczywistości, no bo nie oszukujmy się, czasami nie wszystko wygląda tak różowo, jak to widzimy może w obiektywie kamery i tak dalej, i tak dalej. Taki mam właśnie pomysł, stąd Siejo TV. Jeszcze organizacyjnie. Co planuję i o co chodzi tutaj z tymi filmami. Jeśli śledzicie kanał, to doskonale mieliście okazję widzieć, że od jakiegoś czasu zacząłem właśnie wrzucać filmy z 2007 roku. Mam taki pomysł, że uzupełnię ten kanał o filmy właśnie, o całą jakby bogatą jakby bibliotekę wszystkich filmów, które tutaj udało mi się stworzyć. Zaczynam od roku 2007, czyli typowe filmy kibicowskie, doping, oprawa. Będę jakby sezonami tą kolekcję powiększał, podzielę to wszystko na playlisty. Taka baza 12-letnia, wszystkich filmów na jednym kanale, no to jest coś, co myślę, że my, kibice Korony, potrzebujemy. Dlatego będę starał się to na bieżąco uzupełniać. Wszystkie filmy, które jakby powstały na Korona TV, jak już wcześniej wspomniałem, są w tym momencie ukryte, ale nie są usunięte i na pewno nigdy nie doprowadzę do takiej sytuacji, żeby te filmy na stałe zostały, nie wiem, usunięte i nigdy się nie pojawiły, bo po prostu za dużo pracy w nie włożyłem, za duża historia dla nas wszystkich, za dużo wspaniałych momentów, materiałów i z szacunku do kibiców, do nas tak naprawdę wszystkich, jakby śledzących Koronę Kielce, no wiem, że muszę to wszystko upublicznić, natomiast jakby prace konserwacyjne trochę trwają, muszę dokonać pewnych zmian, ale uspokajając spokojnie, bańkowe spokojnie, wszystko będzie dobrze, nie martwcie się, będę to wszystko chronologicznie tutaj wrzucał, więc w tym momencie 2007 rok, trochę mam luzu w tym tygodniu, myślę, że więcej tych filmów się pojawi systematycznie. No i co? I co jeszcze? No jakby prócz jakby tych kulis, prócz vlogowania, no chciałbym taki uruchomić cykl, czy a w zasadzie kontynuować cykl Legend Korony, no bo uważam, że to ma spory potencjał. Chcę robić też takie materiały, powiedzmy typowo tematyczne, może macie jakieś pomysły, co chcielibyście, żebym zbadał, żebym, nie wiem, o coś zapytał, żebym o czymś opowiedział, to piszcie w komentarzach. No taki pomysł i też oczywiście chciałem zaznaczyć, że to jest to projekt wyłącznie hobbystyczny, który owszem sprawia mi dużą frajdę, radość, no ale w momencie, kiedy jakby będzie praca do wykonania zarobkowa, zawodowa, no to sorry, ale muszę na chwilę to odpuścić, więc mogą się zdarzyć jakby takie przestoje w prowadzeniu tej telewizji, natomiast no proszę o zrozumienie po prostu, no bo to jakby ostatni okres też mi trochę dał mocno we znaki, gdzie tam łączyłem to wszystko z wyjazdami na Koronę, z moją pracą jakby tutaj zawodową, więc wiem, że to może jakby trochę mnie tutaj energetycznie zużywać, dlatego nie zdziwcie się, jeśli czasami zrobię sobie jakąś przerwę. Tyle tytułem wstępu. Myślę, że chyba wszystko powiedziałem. Mogę już w tym momencie zaprosić Was na drugi odcinek vloga, w którym przedstawię moją jakby tezę na to, dlaczego Gino Lettieri nie jest już trenerem Korony Kielce, jakie błędy zostały popełnione. Krótko mówiąc, anatomia upadku Gino Lettieriego już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak,
dajcie, jak to mówi Michał Pol, łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że korona się wydźwignie, ale to będę wszystko na bieżąco opowiadał. Do zobaczenia, pozdrawiam.